Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Wasteland 2 Director's Cut. Poprzednim razem stworzyliśmy naszą drużynę strażników, w takim razie dzisiaj zaczynamy od uruchomienia nowej gry. Wybierz poziom trudności, weteran, jeśli masz już jakieś doświadczenie na pustkowiach lub w podobnym miejscu i wiesz, którym końcem działa mezonowego należy wycelować we wroga, to ta opcja jest dla ciebie. Ok, niech zostanie bazowy poziom trudności. Lecimy dalej. Jedyna rzecz potrzebna do triumfu zła to dobrzy ludzie, którzy nic nie robią. Generał Vargas. What comes after the end? I don't know. Neither did they. They were just an army engineer battalion, constructing roads and bridges deep in the middle of the Arizona nowhere. They didn't know why Armageddon had come. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why? No one knew. What they did know is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy. Maybe they figured that the prisoners would die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too. Called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name, a proud name, the Desert Rangers. Now, Rangers, I know at times it seems our cause is hopeless. And I know it's hard to say goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else. That no Ranger who dies in the line of duty will ever be forgotten. Nor will he have ever died in vain or unavenged. Świetny ma to klimat. Kapitalnie jest przedstawiona ta czołówka. Thank you, recruits. Świetnie zrealizowana. Wyprostowany starszy człowiek z brodą ma na sobie mocno znoszony mundur strażnika oraz wysłużony kapelusz kowbojski. Generał Vargas chodzi o lasce, ale nie potrzebuje pomocy. Ma przy boku rewolwer z perłową rękojeścią i z lufą naznaczoną wieloma nacięciami. I appreciate you coming to Captain Ace's retirement party when you hardly knew the man. Appropriate, too, seeing as how investigating his death will be your first duty as a Desert Ranger.
Okej, jak widzicie i słyszycie, Wasteland 2, część kluczowych dla fabuły, dialogów, będzie miało w formie angielskiego dubbingu. I my możemy z tym tematem poradzić sobie na kilka sposobów. Pierwszy jest taki, że zostawimy to w takiej formie, w jakiej jest. Bohater będzie czytał te kwestie, ja będę mniej więcej streszczał, co on powiedział. Wy sobie resztę doczytacie sami i lecimy dalej. Natomiast jest opcja wyłączenia całkowicie tych dialogów. Wtedy ja będę czytał wszystko... tak jak ma to miejsce w Atom RPG, bohaterowie nie będą wypowiadali swoich kwestii po angielsku. Możemy również robić tak, że oni powiedzą to po angielsku, a potem ja przeczytam to po polsku. To oczywiście wygeneruje to, że cała ta rozmowa będzie trwała dwa razy dłużej niż mogłaby trwać. A więc dajcie znać w komentarzach, jak wolicie ta opcja, która będzie pasowała większości osób. To myślę, że wprowadzimy ją w życie. Póki co w tym odcinku zostawiam wszystko tak, jak jest ustawione domyślnie. No okej. Asy zginął na wyprawie, odchodzi na emeryturę i niby to lepiej jest dla Vargasa, bo będzie to związane z naszym pierwszym zadaniem. Cieszymy się, że pan w nas wierzy, ale czy na pewno jesteśmy gotowi? Yeah, I know. You've hardly found your feet with us, and here I am sending you on a mission that already got one ranger killed. Well, I wish I had another option, but the Desert Rangers are spread a little thin right now. Ranger teams Abel and Charlie are out west trying to stop a range war out there from becoming straight-up genocide. And Team Baker is up north looking for a way through the radiation that's cut us off from Vegas. I'm afraid the next generation is going to have to lead the charge on this one. Tak, wiem, ledwo się u nas zadomowiliście, a ja już wysyłam was na misję, w której zginął jeden strażnik. Niestety nie mam innego wyjścia, brakuje nam strażników. Oddziały Abel i Charlie są na zachodzie, próbują zapobiec eskalacji lokalnej wojny do rozmiarów ludobójstwa, a Baker działa na północy, próbując znaleźć drogę przez promieniowanie, które odcięło nas od Vegas. Obawiam się, że tą misją musi zająć się nowe pokolenie. Sir, jak zginął As? Ace had been trying to locate a faint radio signal, which has lately been giving us cause for concern. We gave him three repeater units and sent him to hook him up to three remote radio towers. This would have allowed us to get a fix on the signal. But sadly, Ace was murdered by unknown assailants right after hooking up the first tower, and his logbook and the last two repeater units were stolen. As próbował zlokalizować źródło słabego sygnału radiowego, który zaczął nas niedawno niepokoić. Daliśmy mu trzy wzmacniaki i wysłaliśmy go, by zamontował je na trzech odległych wieżach radiowych. Mieliśmy dzięki temu znaleźć źródło sygnału. Niestety zaraz po zamontowaniu pierwszego wzmacniaka As został zamordowany przez nieznanych osobników. Jego dziennik oraz pozostałe dwa wzmacniaki zostały skradzione. Sygnał stanowi zagrożenie, sir. Wzmacniaki, wieża, dziennik. Na czym polega nasza misja, sir? No zapytajmy o sygnał. The voice on those broadcasts disturbed me greatly. It talked crazy talk about a future where man and machine would be one. Worse, it talked about us, the Desert Rangers specifically. It said it was coming for us. Głos w transmisjach był niepokojący. Wygadywał jakieś bzdury o przyszłości, w której człowiek i maszyna będą stanowić jedność. Do tego wspomina też konkretnie nas, strażników pustkowi. Mówi, że nas dorwie. Okej. Wzmacniaki, no to pewnie jakieś urządzenia wzmacniające sygnał. Gdzie są wieże radiowe? Na czym będzie polegała nasza misja, sir? The mission is this. Search the area where Ace's body was found and do your best to recover his logbook and the repeater units. Then call in your report. If you find the repeaters, I may send you on to finish his mission. Przeszukać miejsce, w którym znaleziono ciało Asa, zrobić wszystko, by odnaleźć jego dziennik oraz wzmacniaki, a następnie przesłać meldunek radiowy. Jak znajdziecie wzmacniaki, to może wyślę was, żebyście dokończyli jego zadanie. Ace's death must be avenged, and it will be. But finding the signal he died trying to track down is just as important.
Besides, I got the sneaking suspicion that when you find the one, you'll find the other. Śmierć Asa musi zostać pomszczona i na pewno tak się stanie, ale równie ważne jest znalezienie sygnału, który próbował wytropić. Zresztą podejrzewam, że kiedy znajdziecie jedno, traficie też na to drugie. A ciężko się nie zgodzić. Mocniaki, gdzie są wieże? Okej, gdzie jest to miejsce, sir? It's about a day's walk east from here. I'll mark it on your map. To jakiś dzień marszu na wschód. Zaznaczę to miejsce na waszej mapie. Okej, mapa jest właśnie taka, jak widzicie, w Wasteland. Przypominam, że to jest stara gra. Mapa jest mega nieczytelna. Ale to ma też swój klimat. Mi się to podoba, że w tych grach sprzed lat twórcy nie udawali, nie traktowali ludzi jak idiotów, graczy w sensie. Jest po prostu mapa z krzyżykiem i trudno, radź sobie. Proszę, dobra, zaznaczył nam miejsce na mapie. Okej, co z tymi wzmocniakami? When you get back to the Citadel, talk to our radio expert, Wade Woodson, if you want to know more about the technical details. All I know is the repeaters will upgrade the towers and allow us to zero in on the mystery signal. Jeśli chcecie poznać szczegóły techniczne, porozmawiajcie po powrocie do twierdzy z naszym ekspertem radiowym, Wade'em Woodsonem. Wiem tylko tyle, że wzmacniaki ulepszą wieżę i pozwolą nam namierzyć źródło tego tajemniczego sygnału. Okej. Sądzi pan, że dziennik został skradziony? Don't know, but it wasn't on Ace's person when he was found. Look for it. It might have some clues as to his death. Nie wiem, ale As nie miał go przy sobie, gdy go znaleziono. Poszukajcie go. Może przybliży nam okoliczności jego śmierci. Gdzie są te wieże radiowe? I'll give you the locations of the towers once you have the repeaters in hand. More important to find them first. No okej. Powiem wam, gdzie są wieże, gdy zdobędziecie wzmacniaki. Dopiero po ich odzyskaniu możemy planować kolejne posunięcia. Okej, Vargas już to mówił wcześniej. O meldunek radiowy pytać nie będę, bo to jest oczywiste. Mamy tutaj radio i w momencie, kiedy już odzyskamy, co mamy odzyskać, to mamy się skontaktować. W takim razie do widzenia. Dziękuję, sir. Damy z siebie wszystko. Good luck out there, recruits. Powodzenia, rekruci. Dziennik został zaktualizowany. Dziennik. Dziennik jest twoim przewodnikiem po misjach, które twoja drużyna strażników rozpoczęła i ukończyła. Zawiera on także notatki i inne informacje. Możesz go otworzyć w ekwipunku, aby dowiedzieć się więcej na temat danej misji. Wybierz ją z listy. Opłaca się na bieżąco śledzić rozwój misji. Okej. Dobra. Kamerę możemy oddalić bardzo daleko. Leży łopata, więc od razu sobie podniesiemy. Ciekawe jest to, że w danym momencie całą drużynę kontrolujemy, jakby możemy kontrolować wszystkich, możemy też kontrolować poszczególnego żołnierza i w zależności kogo mamy zaznaczonego, tak ten żołnierz podniesie dany przedmiot. Po podniesieniu pojawia się to okno, mamy wejść wszystko i rozdaj wszystko. Guzik, który funkcjonuje na takiej zasadzie, że po jego naciśnięciu przedmioty trafiają do najbardziej zainteresowanych osób. I to się bardzo przydaje, szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę fakt, że będziemy masę gratów zbierali. Będzie to również dużo nabojów wpadało i te naboje będziemy mogli szybko rozdysponowywać do konkretnych postaci. I to jest bardzo fajne. Używanie przedmiotów. Podczas podróży przez pustkowia odnajdziesz wiele przedmiotów, spośród których część będzie się nadawała do użycia na mapie świata. Aby skorzystać z takiego przedmiotu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i zanim klikniesz lewym przyciskiem na celu, wybierz użyj. Możesz także umieścić ten przedmiot na swoim pasku szybkiego dostępu. Pamiętaj, że większości przedmiotów można użyć jedynie na konkretnych przedmiotach lub postaciach. No dobra. Ekwipunek. Mamy łopatę i możemy sobie tą łopatę przypisać do klawisza skrótu. Dzięki czemu teraz pod czwórką u Big Bena, jak widać, mam łopatę. Dobra, chyba tyle tutaj. Pod altem jest podświetlenie przedmiotów interaktywnych. Czyli podobnie jak w Atomie,
więc może nie będzie mi się mylić. No dobrze, ruszamy w takim razie dalej. Dobrze was widzieć, rekruci. Obawiam się, że nie mogę was jeszcze wpuścić. Okej, nasza główna baza. Zagadajmy z nim, dlaczego nas nie może wpuścić. Przed drzwiami do twierdzy strażników stoi na baczność strażnik pustkowi w poniszczonym, ale zadbanym pancerzu. Salutuję wam przyjaźnie. Witam w twierdzy strażników, rekruci. Niestety generał kazał mi was nie wpuszczać, dopóki nie ukończycie swojego pierwszego dochodzenia. Lisus, ale generał kazał panu przekazać, żeby pan nas wpuścił. No, na pewno uwierzy. Zakapior. Nie wpuszczać? Ha, spróbuj nas powstrzymać. Dobra, ja myślę, że tutaj nie mamy opcji w ogóle, żeby dobrze przez to przebrnąć, więc odpuścimy temat. Zresztą nie chcę się tutaj nikomu narażać. Do zobaczenia, rekruci. Jest jakaś babka, jakiś sklepik. Zobaczmy, co ma. Miła starsza kobieta w standardowym mundurze strażników. Zdaje się, że jest zajęta liczeniem towaru i układaniem skrzyń. Gdyby nie ubranie, wyglądałaby jak każda kochająca babcia. Moglibyście przysiąc, że roztacza wokół siebie delikatną woń świeżo upieczonych ciasteczek. Witajcie, rekruci. Witam w rozmaitościach Sovejk. Chętnie z wami pohandluję. Miło was poznać. Miło ujrzeć tu nowe twarze i zadbać, by miały wszystko, czego potrzebują, zanim wyruszą stawić czoła wielkiemu, złemu światu. Handel. Co masz na handel? Poznanie. Nam też jest miło cię poznać, Solvek. Opowiesz nam o sobie? Potrzeba. Czyli możesz nas wyposażyć? Najbardziej. Spróbujmy. Cóż, trudno zdobyć podstawowe rzeczy, więc nie mogę rozdawać ich za darmo. Wierzcie mi, chciałabym to zrobić, ale dla strażników mamy ceny z minimalną marżą. Możecie wpaść po podstawowe wyposażenie, gdy tylko będziecie w okolicy, a gdy dostaniecie przepustki do twierdzy, uzyskacie dostęp do cenniejszego wyposażenia. Gdy dostaniecie się do środka, musicie porozmawiać o tym z sierżantem Melsonem. Fajne jest to, że w momencie dialogów kluczowe frazy są podświetlone innym kolorem. One się potem pojawiają tutaj, dzięki czemu w intuicyjny sposób możemy wychwytywać linię konwersacji, te nurty, w którą stronę ta rozmowa może pójść. Bardzo mi się to podoba. Sierżant Melson? Och, to wspaniały przyjaciel i doskonały kwatermistrz. Bez niego wszyscy byśmy jedli piasek i podcierali się kwiatami kaktusa. No dobra. Nam też jest miło cię poznać, Solvek. Opowiesz nam o sobie? Och, to nudna historia. Dorastałam we wsi położonej niedaleko stąd, ale gdy strażnicy pustkowi przenieśli się do twierdzy... we wsi położonej niedaleko stąd. Miałam już dwoje wnucząt. Widziałam... ile dobra czynią strażnicy, a sama nie miałam wiele do roboty, bo moje dzieci przeniosły się do innych wsi, żeby założyć własne rodziny. Staruszka przechodząca szkolenie podstawowe to niecodzienny widok, ale dałam radę i zdobyłam gwiazdę. Może nie nadaję się do działania na pierwszej linii, ale mam spore doświadczenie w karmieniu i ubieraniu ludzi. A wiertarką kolumnową posługuje się po mistrzowsku. No i generał Varga skazał mi pomóc strażnikowi Melsonowi w zaopatrzeniu. Od czasu do czasu pomagam też kapitan Markeptine w warsztacie. Kapitan Markeptine? To najmądrzejsza osoba, jaką znam. Koniec. Kropka. Kleci miotacze promieni i systemy oczyszczania wody. Tak jak ja piekę szarlotki. Okej, tutaj widzimy właśnie fajnie, jak wybierając jakieś tam linie dialogowe, pojawiają się konkretne odnogi jakby tych dialogów, którymi możemy podążyć. No dobrze, chyba wszystko o generale Vargasie już, generała Vargasa już zdążyliśmy poznać wręcz, więc o niego pytać nie będę. Zobaczmy, co ma na handel. Okej, jest parę gratów. Złom drużyny, czyli waluta funkcjonująca na pustkowiach. Mamy w tym momencie 50 sztuk złomu. Zobaczcie. Skorpion kosztuje 210. Tutaj jakieś zbroje po 125.
Kiepskie kombinezony antyradiacyjne, plus 2 do ochrony przed radiacją, 200 złomu. Generalnie nie stać mnie na wiele rzeczy, ale myślę, że może moglibyśmy... Właśnie, tutaj też kieszonkowa apteczka, 100 sztuk złomu. Myślałem, że może jakichś medykamentów byśmy troszkę więcej dokupili, ale jak widać, na nic mnie nie stać, więc odpuszczam. No dobrze, może następnym razem. Do widzenia. No dobra, zwijamy się w takim razie. Idziemy dalej. Hey, Echo One. Mind picking up that can over there for me? Think there's some water in there. Ej, Echo 1, możecie mi podać tamtą puszkę? Chyba jest w niej woda. Okej, jest opcja zbadać puszkę. Puszki i kozy zwykle występują w parze. Instynkt podpowiada ci, żeby nie kraść tej kozie posiłku. No generalnie... wiadomo, no podpucha, nie? Podniosę tylko tą puszkę i koza pewnie, pewnie, na pewno wysadzi mi kopa prosto w tyłek, więc ja tego robić nie będę. Przejdźmy w takim razie dalej. Tutaj już widzimy kilka takich zakopanych miejsc. Zdaje się, że coś tu jest zakopane. No dobra. Spróbujmy to w takim razie wykopać. Przypalona tabakiera, naboje i złom. Hej, rozdajmy w takim razie wszystko. Używanie umiejętności. Aby użyć umiejętności aktywnej, musisz ją najpierw przypisać do swojego paska. Aby tego dokonać, kliknij puste miejsce prawym przyciskiem myszy, a następnie lewym przyciskiem wybierz pożądaną umiejętność. Po dodaniu umiejętności należy ją kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby ją aktywować, oraz jeśli to konieczne, kliknąć lewym przyciskiem myszy na obiekcie lub postaci, by jej użyć. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na obiekcie lub postaci. Wtedy pojawi się okienko ze wszystkimi dostępnymi opcjami umiejętności. Kliknij lewym przyciskiem myszy na umiejętności, aby jej użyć. Złom. Złom jest walutą obowiązującą na pustkowiach. Możesz go wydawać na zakup przedmiotów u handlarzy oraz zdobywać złom, samemu sprzedając im znalezione przedmioty. W przeciwieństwie do przedmiotów z ekwipunku nie ma maksymalnej ilości złomu, który twoja drużyna może dźwigać, gdyż złom nic nie waży. Złom na ogół oznaczony jest jako dolar. No dobra. Tutaj jest wyjście z naszego obozu. Przejdźmy się w takim razie dalej i zobaczmy, co jeszcze jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Tytoń. Ten strażnik ma mnóstwo kolczyków, tatuaży i blizn, ale wygląda na dzieciaka. Zeskrobuje graffiti ze ściany. Strażnik Hastet mówi: wybacz, nie mogę teraz rozmawiać. Muszę szorować graffiti. Okej, ciężarówka, ale z nią nie możemy wejść w żadną interakcję. Strzelnica, no może warto by tutaj wejść. Okej, zamknięte. No dobra, spróbujmy otworzyć. Luneta jest naszym specjalistą do otwierania tego typu zamków. Sukces! Mam nadzieję, że nie będzie przypału, że włamujemy się tutaj.
Pojemnik z włókna szklanego z solidnymi plastikowymi zapięciami idealnie się nadaje do bezpiecznego przechowywania broni. No proszę. No i co tu mamy? Rękawice bojowe. No dobra. To niech to weźmie Big Ben. Już on będzie używał przynajmniej na razie broni obuchowej. To jeszcze coś jest. Przedwojenna skrzynka na naboje. Może w środku jeszcze coś zostało. Sprawdźmy. Ogniwo energetyczne do broni energetycznej. Tej póki co nie posiadam, więc mnie się nie przyda. No dobra, chyba tyle. Zanim wyjdziemy, jest jeszcze druga część naszego obozowiska i kolejne zakopane przedmioty. Naboje do strzelby też niestety mi się nie przydadzą. Italia kart. No teraz już lepiej. Amunicja kaliber 38. Tej amunicji chyba używa duct tape. Tak mi się wydaje. No dobrze, niech no ja się tylko ogarnę, gdzie tutaj jest to napisane. A jest, pistolety maszynowe kaliber 38. No dobra. God damn it, Ace. Sorry about the waterworks. I'm still pretty broke up over Ace. I'm Angie. You kids must be the new recruits old Vargas trained up. Lord, y'all just babies. Pociąga nosem. Wybaczcie tę fontannę. Sprawa Asa wciąż mnie boli. Jestem Angie. A wy, młodziaki, jesteście pewnie nowymi rekrutami od Vargasa. Rany, macie jeszcze mleko pod nosem. My, mleko pod nosem? No coś jej się chyba pomyliło. Widzieliśmy cię na pogrzebie Asa. Dobrze go znałaś? Dokładnie. Była obok trumny, nie? Zaraz z prawej strony. Strata każdego boli, ale on rany. Ace wasn't even a ranger. Not first. He worked as a driver and mechanic for Farron Brigo up in Vegas. When Base Cochise started sending its death machines into the desert, Brigo sent Ace south to recruit robot fighters. We met him in Quartz. He'd pissed somebody off out there and they'd locked him up. We sorted that out, and he started running with us, helping us fight Cochise, and never stopped. Vargas eventually gave him the uniform and the hat, but I don't think he ever formally signed on. He was just always there. And now he's... As nie był nawet strażnikiem. Nie na początku. Robił jako kierowca i mechanik dla Farrana Brago w Vegas, a gdy baza Cochise zaczęła rozsyłać w pustynię swoje mordercze maszyny, Brago wysłał Asa na południe na poszukiwanie pogromców robotów. Spotkaliśmy go w Quartz, kogoś tam wkurwił i wsadzili go za kraty. Załagodziliśmy sprawę, a on zaczął podróżować z nami. Pomógł w walce przeciwko Cochise. I już z nami został. Vargas w końcu dał mu mundur i kapelusz, ale chyba nigdy nie został oficjalnie zaciągnięty. Po prostu zawsze z nami był. A teraz jest. God damn it, Ace. I knew this one was trouble. I knew it. Cholera jasna, wiedziałam, że będą z tym kłopoty. Wiedziałam. Podejrzewałaś, że będą kłopoty z misją Asa? He was working on the same thing Vargas has you working on. Trying to track down radio signals from beyond the edges of the map. All seemed a bit boring and scientific to me. But then Ace started saying he thought someone was following him.
Pracował nad tą samą sprawą, do której wziął was Vargas. Próbował wychwycić sygnały radiowe z krawędzi mapy. Dla mnie była to taka naukowa nuda, ale wtedy Az zaczął wspominać, że ktoś go śledzi. No ciekawe. I asked him to let me come with him when I met him at Rail Nomads to give him the repeater units. But he told me to go back to base. He said he was just jumping at shadows because those radio broadcasts had spooked him. Chciałam iść razem z nim, gdy spotkałam go u kolejarzy, żeby przekazać mu wzmacniaki, ale wolał, żebym wróciła do bazy. Twierdził, że po prostu nerwy mu puszczają, bo przestraszyły go te przechwycone transmisje. Trzeba było z nim iść. Czemu ja z nim nie poszłam? No, ciekawie. Dużo rzeczy nam się tutaj poodsłaniało. Gdzie jest kwarc, obóz kolejarzy, wzmacniaki, transmisje. Słyszałaś którejś z tych dziwnych transmisji? Ace played me some of them before he died. Hard to make out a lot of it, but what I heard made my hair stand on end. Some guy talking about turning men into machines, or machines into men, or some shit. But the crazy thing was, then he starts talking about us, the Rangers, saying we're the cause of all the trouble in the world. And we need to be wiped out so his glorious future can be born. I mean, who is this guy? Where is he? What the fuck does he have against us? A spuścił mi niektóre przed śmiercią. Trudno było zrozumieć ich sens, ale i tak od tego, co usłyszałam, zjeżyły mi się włosy na głowie. Jakiś gość gadał o zmienianiu ludzi w maszyny, maszyn w ludzi czy innych pierdołach, ale najbardziej popieprzone było to, co zaczął mówić o nas, strażnikach. Mówił, że jesteśmy przyczyną całego zła tego świata i trzeba nas sprzątnąć, żeby mogła się ziścić jego wizja świetlanej przyszłości. Co to w ogóle za gość? Gdzie on jest? I co on do kurwy nędzy do nas ma? Wiesz coś jeszcze na temat tych wzmacniaków? I don't really know the details. It's all a bunch of mumbo jumbo about transmitters and north-south axis and signals bouncing off the clouds. Ask Woodson about it. He's our radio genius. Nie znam żadnych szczegółów. Jakieś tam czary-mary na temat nadajników na osi północ-południe i sygnałów odbitych od chmur. Może Woodson powie wam coś więcej. Okej, tam było jeszcze, że on jest naszym technicznym geniuszem. Znasz Woodsona, obóz kolejarzy, gdzie jest Quartz? Okej, zapytajmy, może zaznaczy nam na mapie te miejscówki. Man, not sure I can recall. Haven't been out that way in ages. Don't even know if it's still on the map. Ask Thrasher, he'd know. Rany, nie wiem, czy jeszcze pamiętam. Nie byłam tam już całe lata. Nawet nie wiem, czy nie zdmuchnęli go z mapy. Zapytajcie Kasatora, będzie wiedział. Gdzie jest teraz Kasator? You better call him Gilbert now. Funny, back in the day he just seemed like this big old growly bear. Strong as an ox and just about as articulate. But then he got all torn up during our fight with the robots from Base Cochise. And he couldn't go out on patrol no more. Teraz lepiej nazywać go Gilbert, zabawne. W dawnych czasach wszyscy go mieli za takiego dużego, warczącego miśka, silny jak wół i mniej więcej tak wygadany. Potem jednak mocno go poszatkowało podczas walki z robotami z bazy Cochise i nie mógł już chodzić na patrole. Any other commander would have handed him his walking papers, but Vargas doesn't dump old friends. So he started him working in the museum. And once you know it, turns out the old bear has a knack for cartography. He's been gradually mapping our little corner of the wasteland ever since. Who'd have thunk it? Każdy inny dowódca wręczyłby mu papiery na do widzenia, ale Vargas nie porzuca starych kumpli, więc przydzielił go do pracy w muzeum. No i nagle się okazało, że stary niedźwiedź ma smykałkę do kartografii. Od tego momentu kawałek po kawałku kreśli nasz mały zakątek pustkowi. No i kto by pomyślał? Czym była baza Cochise? To jest też bardzo ciekawy wątek. An old military facility from before the war, and the biggest fight the Rangers ever had. There was some crazy computer in there that kept spitting out robots and sending them off to kill people. We had one hell of a fight putting it down. Earned our stripes that day, literally. That's when I became Captain Death. To stara przedwojenna placówka wojskowa i pole największej bitwy, jaką stoczyli strażnicy. Był tam jakiś szalony komputer, który wciąż wypluwał roboty, które wysyłał
by mordowały ludzi. Mocno się napociliśmy, żeby go rozwalić. Tego dnia zasłużyliśmy na swoje pagony. Wtedy właśnie zostałam kapitan Dev. Komputer tworzył roboty? Yeah. The base Cochise AI. Don't know what was wrong with it. Broken, I guess. It thought everybody was its enemy. Wanted to kill the whole planet. Tak, SI bazy Cochise. Nie wiem, co było z nią nie tak. Pewnie się zepsuła. Wydawało jej się, że wszyscy są wrogami. Chciała wybić całą planetę. Okej, okay, obóz kolejarzy. I can't even remember what it's all about, but between them, they got enough old railroad tech that if they worked together, they could give this area a real transportation system. Instead, seems like all they want to do is blow each other's heads off. Idiots. Byłoby to całkiem miłe miejsce, gdyby Athisończycy i Topekanie chcieli dać sobie buzi i się pogodzić. Nawet nie pamiętam, o co im poszło, ale mają tam tyle starego sprzętu kolejowego, że gdyby zaczęli działać razem, to moglibyśmy mieć tu transport z prawdziwego zdarzenia. Najwyraźniej wolą się wzajemnie wytłuc. Idioci. Jak dobrze znasz generała Vargasa? Better than he'd like. Back in the day, the general was the craziest of us all. But somehow, after he brought down Base Cochise, he became the sanest. Now he's running the whole show and doing a damn fine job. While I'm still walking patrols and answering radio calls. Shows you how much ambition I got, huh? Ha, lepiej niż by sobie tego życzył. Niegdyś generał był największym świrem z nas wszystkich, ale po załatwieniu bazy Cochise stał się tym najrozsądniejszym. Teraz to on tu wszystkim zarządza i odwala kawał dobrej roboty, a ja nadal łażę na patrole i odbieram zgłoszenia radiowe. Od razu widać, że ambitna ze mnie babka, co? No dobra. Oudsona nie będę już zagadywał na temat tego mleka również, więc z nią chyba tyle. Do widzenia. Say, listen. Vargas asked you to look into Ace's death because he thought I was too upset to be professional about it. He didn't want me going off half-cocked and shooting up all of Arizona looking for his killer. But I gotta find this guy. Ace and me, well, we'd been fighting side by side for nigh on 20 years. I'm not letting him die unavenged. Słuchajcie, Vargas poprosił was o powęszenie w sprawie śmierci Asa, bo uznał, że sprawa jest zbyt osobista, żebym mogła zachować profesjonalizm. Nie chciał, żebym latała za zabójcą po całej Arizonie, ale ja go muszę znaleźć. Razem z Asem walczyliśmy ramię w ramię prawie 20 lat. Nie pozwolę, żeby to zabójstwo uszło komuś płazem. I'll help you find your feet out there. Maybe give you a few pointers along the way. I may be old and slow, but I know the wastes like the back of my hand. What do you say? No więc wiem, że to wbrew rozkazom, ale jeśli pozwolicie mi się przyłączyć i być przy jego odstrzeleniu, to pomogę wam w pustynnych eskapadach. Przy okazji czegoś was nauczę. Może jestem stara i refleks już nie ten, ale pustkowia znam jak własną kieszeń. Co powiecie? No jasne, że tak. Oczywiście ktokolwiek by na początku naszej przygody nie chciał się do nas przyłączyć, to jest to zawsze dodatkowa postać, a co za tym idzie, dodatkowa lufa, więc jestem świadomy tego, że jest to wbrew rozkazom, ale jak najbardziej się zgadzam. No need to tell Vargas why I joined you. If anybody asks, I'm just helping you get oriented, all right? Chat. Vargas nie musi wiedzieć, czemu idę z wami. Jeśli ktoś zapyta, to pomagam wam się tu zorientować, jasne? No dobra. Nowi członkowie. Podczas swych wędrówek napotkasz ludzi, którzy będą chcieli dołączyć do twojego zespołu. Towarzyszy tych tak zwanych CNPC. Możesz kontrolować i modyfikować, tak jak własnych strażników, z którymi rozpoczynasz grę. Ale mogą oni również mieć własne cechy i osobowości. No dobra, Angela dołącza do naszego zespołu. Zobaczmy, co ona tutaj ma. Karabin M1, czyli podobnie jak RAF. Zobaczmy, co ma. Koordynację, czujność, szybkość i inteligencję.
Jeżeli chodzi o umiejętności, to ma zakapior, karabiny szturmowe, brutal. No i zobaczcie, już tutaj w tym momencie Angela dołącza się do naszego zespołu i już te umiejętności zakapiora i brutala jakby łączą się trochę z moimi postaciami. Ja szczerze powiedziawszy tego nie pamiętałem, że ona jest zakapiorem i brutalem, bo generalnie wiedząc to można by już powiedzmy sobie odpuścić taką postać i robić coś innego, chociaż nie ma pewności, że Angela zostanie z nami do końca. No dobra, ma też trapera i broń obuchową. Dobra, w porządku. Angela dołącza do drużyny, więc bardzo fajnie i wygląda na to, że generalnie jesteśmy gotowi do drogi. Ale w tym miejscu się oczywiście zatrzymujemy, bo odcinek i tak się już ciutkę przedłużył. Ponawiam jakby to pytanie, pamiętajcie, napiszcie w komentarzach, jak chcecie, żebyśmy czytali te linie dialogowe. Ja jestem otwarty na wszystko, ewentualnie możemy wyłączyć te dialogi lub zostawić je tak, jak zrobiłem to w tym odcinku, więc oczywiście jak wolicie, dajcie znać. A ja się żegnam. W takim razie serdeczne dzięki za wszystkie łapki w górę i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.